Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj ze mną jest Grzegorz, ja jestem Maciej i podsumujemy drugi kwartał. Zleciało szybko, co? Dopiero nagrywaliśmy pierwszy kwartał, tutaj już drugi. Drugi zleciał bardzo szybko, myślę, że trzeci jeszcze szybciej, bo to wakacje, urlop, więc zaraz jak się zacznie, to się skończy. A czwarty to już będzie ostra za bezstrzymanki, to... Tak, bo to już tam święta, nie święta, jeszcze przed Portalconem, więc tam czwarty kwartał na pewno będzie bardzo szybki dla nas. Musimy wymyślić termin, kiedy go nagrywamy. Tak, coś tam, Wigilia, tak, przy jednym stole. Mamy dzisiaj dość sporą tutaj listę tematów do obgadania, więc myślę, że nie ma na co czekać, zaczynajmy. I tak jak zaczynaliśmy poprzednim razem, myślę, że warto wspomnieć na początku o premierach, tak? Bo to taki najbardziej rozgałęziony nasz temat i jest tego najwięcej, nie ma co ukrywać, z wszystkich naszych tematów dzisiejszych. I pierwsze premiery to są premiery, które miały przedsprzedaż jeszcze w pierwszym kwartale, więc coś już o nich wspominaliśmy ostatnim razem, tak. Ale premiera dopiero była na drugi kwartał, dlatego warto wspomnieć jeszcze raz. I pierwszym takim tytułem na przykład był Marvel Zombies Rewolucja X-Men. Pięknie, tak. Pamiętam, nawet o tym mówiliśmy przy okazji przedsprzedaży. Marvel, czyli druga część, powiedzmy, czy też osobna podstawka w linii Marvel Zombies. Gramy sobie tymi fajnymi X-Menami, co mi bardzo pasuje, bo jakby zawsze mi było dla mnie blisko ta grupa superbohaterów. Czy lepsza, czy od Marvel Zombies każdemu do tego klasycznego, to tam każdy sobie odpowie na to pytanie. Ja jestem Team Rewolucja, jednak z tymi superbohaterami ciupkę lepiej mi się gra. Ale warto mieć obydwie. Dokładnie tak, można kombinować, można łączyć, są komponenty wspólne, a więc nie ma tutaj absolutnie powodu, żeby nie mieć dwóch. No i co, u nas mam odczucie, że ta linia to jest taki... ma dwie jakby strony medalu, czyli z jednej strony jest taka opinia ogół, że kurczę, to jest chyba najlepszy Zombicide. Mm-hmm. I dużo tym prawdy, on dużo fajnych, odświeżających rzeczy wnosi, parę wkurzających losowości wykasowuje. Naprawdę jest to super i także dla tych świeżaków, także dla weteranów. Z drugiej strony no jednak jest cena, tak? Tutaj nie można tego unikać, czyli no jeśli tak. Ktoś i IP, które czasem ludzi nie zrozumiał, na plus z drugiej strony ktoś jak po prostu nie lubi, to kupi innego. Więc dla nas to nie jest traktowane w kategorii tej głównej linii, gdzie te fantazy ISF gdzieś tam swoją i ceną i oglądamiką mówią, że to jest ten produkt, taka linia core, która będzie zawsze, to jest ten taki, to jest fajna odskocznia, która w tej chwili jest w sklepach i pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie. Natomiast no ja osobiście jeszcze nie przyszedłem całej kampanii z dzieciakami, za dużo pojawiło się ostatnio nowych tytułów, które ich zachwyca. Część takich, które będą w przyszłym roku u nas. Natomiast bardzo mi się podobało i teraz mamy w planach wyjazd wakacyjny i tam na 100% bierzemy, żeby to planszówkowo w trakcie urlopu dograć do końca i zobaczyć, czy to się da. Fajnie, czy da się pokonać. Przede mną też jeszcze kampania nieskończona oczywiście, bo jednak troszkę godzin trzeba poświęcić na ten tytuł, żeby go dobrze ograć. No tam bywa ciężko jednak pokonanie tych większych kafalów. To nie są zwykłe abominacje ze starego zabicia. Tam trzeba się. No, są do tego środki, ale trzeba się postarać. Super, 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 super. Razem z Rewolucją X-Men wyszły także dwa dodatki. Tutaj Strażnicy Galaktyki oraz Fantastyczna Czwórka. Tak jest. I one są o tyle fajne, że nawet jeśli masz podstawkę pierwszą Marvel zrobić, to tutaj te dodatki jak najbardziej też działają, więc jeśli ktoś chciałby sobie poszerzyć to, co ma w podstawce, do obu pasuje, więc why not? I z tego, co wiem, to Fantastyczna Czwórka wprowadza kampanię, tak? Tam w tej całej wieży sobie jeździmy windą, a w Strażnikach Galaktyki to tam mamy postacie dodatkowe i Thanosa, który wprowadza niezłe zamieszanie. Tym dodatkiem jestem naprawdę zafascynowany. Jakby... Thanos ma to do siebie, że... Tak, lubi namieszać trochę w życiu. I zostając jeszcze w linii Zombicide'a, do drugiej edycji tak samo wyszło Rios de Janeiro. Tak jest. I tu mamy część takiej... To jest linia prowadzona przez Simon. Nie wiem, jak długo będzie ciągnięta, natomiast u nich jest plan taki, tak nam przedstawiali na spotkaniach,
że chcą zrobić we wszystkich czołowych krajach kampanię nawiązującą do niekoniecznie stolicy, no, ale właśnie różnie wygląda, może zawsze stolica w sumie. W każdym razie miasto z danego kraju i dlatego zastanawiamy się, może będzie i Warzone, zobaczymy, bo to bym wchodził. Ja się miałem pytać, kiedy Warszawa. Ale na razie gdzieś tam o tych troszkę tych edycji tego Zombicide'a jest, zobaczymy jak to się przyjmie. Niemniej to jest właśnie dla tych wszystkich, którzy mają i lubią pogrywać, nowa kampania, nowe figurki, no więcej Zombicide'a. Jak ktoś już widział tę kampanię, to mniej więcej wie czego się spodziewać. I cóż, jak dla fanów nie muszę przekonywać, dla niefanów to więcej tego samego, więc to jest po prostu dla wszystkich, którzy lubią romancję. To już jak pogadaliśmy trochę o Amerii, może troszkę przejdźmy na suchsze tematy. Przejdźmy do tematu dość ciężkiego, suchego i dodatkowego, czyli jakim gry jest... o wodzie. Proszę? Czyli gry o wodzie? Tak, dokładnie. A dokładnie Baraż połączenie Colorado, czyli dodatek do cięższego Eurasa. Tak, więc Baraż miał te dwa dodatki, ponieważ były dwa na kampanii, na chyba Kickstarterze, nieważne, na crowdfundingowej kampanii. I jeden z nich był projektowany od początku jako właśnie dodatek do sklepów, dla wersji retail. I ten wypuściliśmy. Drugi z nich, ten dwuosobowy duel, był dla ekskluzywem. My po długich negocjacjach wyrywaliśmy troszkę kopii, które udało nam się tutaj dla naszych najwierniejszych fanów, którzy śledzą nas na nasze strony i kupują w naszym sklepie. To się bardzo szybko, co jest przyjdane, wyprzedało. Jest cień szansy, że gdzieś tam po roku, dwóch może będzie też wersja retail, więc tutaj bym... O, a to ciekawa informacja. Nie ma tu jeszcze pewności, więc proszę nie traktować tego jako oficjalna zapowiedź. Natomiast ja od początku podnosiłem, że dla mnie właśnie dodatkowa mapa jak połączenie Colorado, to zawsze fajnie, ale dwuosobówka, zacieśnienie tej wersji dwuosobowej teraz podstawki brzmi po prostu fajnie. Jako ten jakby nowy wariant gry, co dla mnie osobiście jako gracza jest nawet ciekawsze, więc byłoby to duży żal, gdyby jednak stawiać to za paywallem zwanym Kickstarterem, a nie dla dostępności dla wszystkich, którzy jeszcze dopiero poznają tą grę i nie mieli po prostu szansy kupić. Czekamy. Na pewno to nie będzie w tym roku, w przyszłym być może też nie, ale szanse są. No mam wrażenie, że to naprawdę mogłoby się dobrze udać, jeśli to byłoby normalnie w retailu. Bo jednak gry dwuosobowe robią się modne coraz bardziej. To moim zdaniem coraz więcej się tego pojawia. No i zawsze mieć możliwość fajną wypuszczenia gry. Tak to pewnie się pojawia, tak u mnie. Dwie osoby rzadziej, 3-4 jak najbardziej, tak? Już nie mówię, że pięciu, jak ktoś już. Ale w pięciu już to jest hardcore. Natomiast z jakich rzeczy jeszcze do Baraża ogólnie. No w tej chwili go w sklepach nie ma, został wyprzedany, natomiast jest potwierdzenie do druku, tam myśmy go niego się starali długo, w końcu to ruszyło, więc no druga połowa roku będzie, więc tutaj jeśli ktoś bardzo potrzebuje, nie musi przepłacać za kopię zewnątrz, jeśli może chwilę poczekać, w tym roku będzie na pewno, wjedzie na salon. Zostając w klimacie euro, teraz mamy takie piskliwe stworzenia, takie bardzo małe, ale podobno inteligentne, czyli nasze szczury z Mister. Których ja naprawdę jestem fanem. Tutaj klimat sam gry, że my chodzimy sobie po tym domku, dla mnie wow. To jest ten tytuł, który pamiętam właśnie w filmie, jak był pokazywany, to on urzekł wszystkich. I piękna szata graficzna, i dla mnie mnogość kombosów z kartami. Ja jestem jakby, to jest moja słaba strona, pięta Achillesa, gdzie są karty. To ja po prostu zagrywam, kombuję i wszystko. Jak to nie prowadzi do zwycięstwa, to znaczy, to mam problem, ale uwielbiam. A tu na szczęście da się z tego dużo wyciągnąć. Duża rozgrywalność, zasady, które mimo, że to euro, tam jest sporo tego blokowania i nie negatywnych, chociaż negatywna, że ty jest jak ktoś chce. Ja ją raczej wyrzucam, bo wystarczająco dużo mam już na kole, gdzie muszę kombinować. No właśnie, mówię, że sam rondel jest na tyle negatywny, że to już mi wystarcza. Natomiast jakby ktoś jeszcze chciał więcej, take that, też można.
No kurczę, świetny tytuł. Znów włoska szkoła designu, bo to też Kranio, więc jesteśmy jakby raczej w tym samym progu. Przyjęło się dobrze. Nie wiem, czy oni coś jeszcze planują, na jestem, bo się sprzedało wszystko. U nas z magazynu zniknęło, więc to wszystko, co jest w sklepach, to jest w tej chwili wszystko, co mamy z pierwszego druku. No kurczę, dla mnie bardzo, bardzo fajne, urokliwe i jednocześnie całkiem ciężkie połączenie. Tak. Ta warstwa RPG z kartami, RPG w cudzysłowie, czyli zmyślne połączenie mechaniki gry z obrazkiem w stylu, żeby dostać się do spiżarki, za tym musisz najpierw pokonać męża, który stoi na drodze, jak to otwiera inne akcje. Prościutkie, ale sympatyczne. Zawsze lubię takie smaczki, gdzie nie jest suche, po prostu trzy akcje. Można było być tak obrazka, zrobić tam trzy akcje i wszystko gotowe, a tutaj jednak postaraj się o coś więcej. Coś więcej. Trzeba doceniać. Mimo, że premiera Szczurków była już w sumie jakiś czas temu, nie? Bo to... Kwiecień, więc to już ponad 2 miesiące na pewno, to mam informację, że ludzie i tak cały czas są ciekawi tego tytułu. Ponieważ na przykład mam informację od Poczty Planszówkowej, że zestaw z szczurami jest cały czas w topce wybieranej przez uczestników. Ta gra po prostu fenomenalnie wygląda. I o tyle zastanawia mnie to, co czasem też bywało z Rootem, czyli gdzie ta szata graficzna może sugerować taką totalną familijną grę? No. Tak nie jest. Tak? To jest tytuł, gdzie ja bym no, ze swoimi dzieciakami jeszcze w to nie grał. Bo mam poczucie, że jednak to jeszcze nie ten, nie gra na 10-latka. Zaczynamy z spokojniejszych tytułów, natomiast chociaż dużo się brakuje. Ale no, wygląda tak prześlicznie, że ja się nie dziwię, że ona się cieszy z pewnością i no, kurczymy tak dalej. Mam nadzieję, że się podoba na poczcie. Tutaj można by było zrobić takiego battla. Szczury z Wista przeciwko Root, która jest bardziej podstępna. Chyba jednak Root, ale tak może. To teraz tak płynnie przechodząc szatą graficzną, przejdziemy do dodatku do gry dla jednych z piękną szatą, dla drugich z przekombinowaną troszkę, bardzo kolorową. Mowa tutaj o dodatku do Bitoku Resotaran. Tak jest. No, dodatek wyszedł, błyskawicznie się u nas zniknął z magazynu, tak podobnie sytuacja, że jest w sklepach. Tytuł Bitoku to jest tytuł z 2022, a on... Trzeciego? W sensie drugi, no drugi no, wyszedł, no. U nas był trzeci, tak. Więc dodatek jest całkiem szybciutko, więc myślę, że ta gra jeszcze tutaj na waszych stołach pewnie gości. Dla mnie, no Bitoku, jakby to jest tytuł, który świetnie się u nas przyjął. Mieliśmy tam spory nakład i on jest praktycznie prawie cały zniknął już w tej chwili z magazynu, więc super sprawa, a sama gra, jak ktoś przebrnie przez instrukcję, co ma swoje, instrukcja jest dobrze napisana, tylko tam ona stosuje klimatyczny manewr, który czasem jednak utrudnia poznanie, czyli tam nie mamy pionka, tylko klimatyczną nazwę, że teraz nie będę teraz rzucał, ale tam wszystko się nazywa w japońskim klimacie, co połączenie z szatą graficzną tworzy mega atmosferę, natomiast gdzieś tam może być pomysł w swojej gry, więc trzeba poszukać jakiegoś fajnego hot play'a, jak dla mnie, żeby się nauczyć płynnie, bo sama gra wcale nie jest taka trudna. Mhm. Jest tam troszeczkę ikonek, ale to manewrowanie kostkami, kombinowanie, blokowanie innych, pamiętanie o tym, że muszę później przejść, no dużo fajnych, fajnych rzeczy jest w trybie tej dowolności, jaką akcję zagram, w jakiej kolejności. Mi się to się bardzo podoba. Wiele dróg do zwycięstwa, więc Bitoku niezmiennie jest euro, które chętnie u mnie na stole wyląduje. I myślę, że się obroniło jakby tak. Może nie jest to taki hit na skalę ponadczasową, ale nadal szatą graficzną, ceną i samą mechaniką się broni. Jeśli ktoś nie zna jeszcze, bo na przykład dołączył do fanów portalu teraz, warto się zainteresować. I pospieszcie się z dodatkiem, bo pewnie drugi do drugu już nie będzie. O, no to bierzcie póki jest. Ja tutaj jeszcze tak dopowiem do Bitoku, że wejście w Bitoku właśnie nie jest najprostsze, ale później już to tak bardzo intuicyjnie płynie wszystko. Tłumaczyłem raz Bitoku, to było to wyzwanie dla mnie. Było lekkie wyzwanie, wytłumaczenie, żeby wszyscy to dobrze zrozumieli, ale później jak już się zaczęła rozgrywka, to już każdy mniej więcej wiedział, o co chodzi i się płynęło po prostu przez rozgrywkę. Tak, ikonologia jest jak najbardziej dopracowana, a no właśnie największym problemem jest zrozumienie, jak ktoś otwiera pudełko, nie ma komuś tym pomóc. Jak ktoś już zna grę i tłumaczy, to już jest dobrze.
To teraz taka gwiazdka na choince u góry. Inventions, ewolucja idei. Tutaj myślę, że masz dużo do powiedzenia. Duży projekt, który u nas był, powiem, takim troszeczkę znakiem zapytania. Znaczy, dlaczego znakiem zapytania? O co chodzi? Jest to nowy Lacerta, czyli totalny top, jeśli chodzi o wykonanie, ale też jeśli chodzi o cenę. Poprzednia wersja, poprzednia gra z tej linii, czyli pierwsza, którą robiliśmy my po polsku, to było Weber Machine, które było podobnej cenie, tam już nawet nie weryfikując dodatkiem nieważne, natomiast ono wychodziło na święta, było dużo powiedziane, więc tak. Faktycznie ludzie, w sensie klienci czekali na to, mieli czas, żeby sobie przygotować pieniądze i na prezencie sprzedało się po prostu tak pięknie, rewelacyjnie, więc wiedzieliśmy, że idziemy dalej w tą linię, natomiast tutaj jednak mamy premierę gdzieś tam przed wakacjami. Cena no, jakby taka sama. Gra jest ciężka, jest piekielnie ciężka i więc niby mówimy, a jest renoma, jest marka. Nigdy nie na tym się nie ma rzeczy pewnych poza wiadomo, podatkami śmiercią. Natomiast tutaj w tym przypadku no kurczę, wyszło dobrze. Według mnie i fajne przyjęcie na premierę. I jeśli chodzi o samą sprzedaż, więc to już duży plus. Ale też same recenzje zdają szansę, że ten tytuł będzie tutaj, dla mnie osobiście to mówię, on tych gier raz przybywa i są już dwie kolejne gdzieś tam w pracach. Jest to, tempo jego pracy jest powalające, bo to nie jest tak, że on to robi na odpał, tylko to są setki testów, koordynatorzy, masakra. W sensie to też jest ten, ta rzecz, której klient nie widzi. No, są narzekania pod tytułem, no za co ja tu płacę? Takich testów śmiem twierdzi, że nie robi nikt. Ja byłem przez chwilę częścią i tylko widziałem ten arkusz do arkusza, gdzie tam się wpisywało masakra, ilu ludzi tam testowało. To nie są dziesiątki, są setki osób. I to wszystko jest pięknie zorganizowane, ale to też nie, o ile sami testerzy to robią to po prostu, żeby być. Chociaż też są nagrody, jak ktoś bardzo dużo testuje, tam też ma wynagrodzenie. To nie jest tak, że to się robi za darmo. Wszystko jest zależne od skali, ile razy przetestowałeś. No ale to wszystko są ludzie, to sztab ludzi, którzy miesiąc w miesiąc pracuje na etacie tylko po to, żeby to testować, więc to wszystko gdzieś tam tą cenę winuje w górę. Niemniej w efekcie dostajemy tytuł, który jest unikatowy, ma mechanikę dla mnie całkiem świeżą, mechanika łańcuchów i jak działa plansza graczy, super działa, dla mnie rewelacja i kurczę, no trzymam kciuki, że to jest ten tytuł, który będzie jeszcze wracał, tak jak to jest z Kanbanem, sporo na innymi, które faktycznie są czy choćby Marsa. Więc bardzo udana premiera i teraz tylko trzymam kciuki, że to jest coś, co nawet dzisiaj, czy dzisiaj wczoraj czytałem sobie kolejną recenzję kogoś, kto wszedł po raz pierwszy i mówi, jakie to dobre. Tak. I takich recenzji jest dużo, więc widać, że ludzie i nasi fani, no drogi tytuł, nie każdy ma od razu pieniądze, żeby kupić, natomiast ciągle jeszcze jest okazja. I cóż, super, ja jestem raz, że od początku jestem dumny, że możemy wydawać gry na serce, bo jest to autor, który no, robi ciężkie, po prostu dobre i takie renomowane tytuły, więc... No ja byłbym skłonny nawet powiedzieć, że w tym momencie gry Vitala już na start, jak wychodzi jakaś nowa, mają po prostu taki status pewniaka. Bo ludzie w tym momencie chyba się jeszcze nie przejechali na żadnej grze. Ciężkich gier, zgadzam się, natomiast właśnie to jest coś, co zmaga się, z czym zmaga się wielu i autorów, i wydawców. Czyli jeśli masz publikę, taki scenariowy target i wypuszczasz te gry ciężkie, no to oni jakby porównują to z nimi, ale każdy inny tytuł, który puszczasz, porównują z niego z nimi. I te lżejsze tytuły jak Mercado, w szczególności Mercado, bo fakt, który został wyprzedzony, ale te lżejsze tytuły czasem Escape Plan, już gdzieś tam do tego takiego top pantonu nie wpadają. Mimo, że są godne zainteresowania, więc to jest taka ciekawa, ale faktycznie te ciężkie tytuły, to jest takie ogólnie korma, wrażenie, okay, że no, na pewno na Kickstarterze to wszystko to jest, to nie dziwię się, że idą i inwestują, bo faktycznie to jest stopa zwrotu jest jakby wysoka. I super wyglądają na Kalaksie, bo się ułożono. No jednak dla mnie ma to też bardzo duże znaczenie, że wszystkie gry jednak mają ten wspólny design, bym powiedział, tego tak, pudełka. Tak, to jest. Ale to wcięcie od boku takie na te palce, to tak, super. Ja
Nie mogę powiedzieć, że sobie tak idealnie, bo zarówno Vinios, jak i Kanbana mam jeszcze z wersji oryginalnych starszych. I jakby chętnie bym kiedyś zamienił, ale tyle innych gier wychodzi. Natomiast tak, natomiast jakby zawsze poczucie serii i czegoś, co pięknie wygląda na półce, no to jest miód na duszę kolekcjonera. Spotkałem się z pytaniami gdzieś tam w sieci, jakieś domysły. Czy jest szansa, żeby Portal wrócił do korzeni, troszkę się cofnął, związany z grami Lacerda? Czy jest taka, czy jesteś w stanie w ogóle coś zdradzić, czy po prostu przemijamy to, lecimy dalej? Z czasem się taka dyskusja pojawia, tylko że po pierwsze to musi być drugi przedorganizowany wydawca robiony, to jest raz. I dwa, to jest wątek, który raczej tak o tyle niechętnie poruszamy, że to nie jest tak, że taki przypadek, jak u nas czasami zdarzało, że mamy choćby tak jak było z Gaia Project, tak, z projektem Gaia, gdzie mamy tytuł, który został wydany po polsku, ale wydawnictwo upadło, więc w ogóle nie ma tutaj jakiejkolwiek mowy o konkurencji i tak dalej. Natomiast Hobbity, które może nie dawały po nich polskiej wersji, ale złożyły mnóstwo roboty w to, żeby ten gry się przyjęły u nas, więc jakby podwaliny pod ten sukces, który mamy teraz, to oni zrobili. Więc no, gdzieś tam w głębi duszy to też jest kolejna rzecz, która mówi nam, że czy my chcemy się w to tutaj wchodzić. Jakby jest tutaj wydawca, który robi to dobrze. I też zapotrzebowanie te gry gdzieś tam na rynku już jakieś ten procent został spełniony, więc na chwilę obecną takiej dyskusji nie ma. Na pewno wszystkie nowe tytuły oglądamy, przyglądamy się i na pewno by się zatrzymał, tak? Więc jeśli ktoś chce, to ciągle pewnie przy okazji druku tej polskiej wersji od Hobbitów są dostępne. Ciężko nam się zrobiło tutaj teraz tematycznie, trzeba troszkę poluzować temat, więc kolejnym tytułem na naszej liście jest Marvel United Spider-Geddon. Spider-Geddon, czyli w okolicach, to już mówimy w okolicach Dnia Dziecka premierowo, tak? Tak to było, czyli już tak dość bliziutko. Spider-Geddon, czyli samodzielna podstawka, jednocześnie mogąca być włączona z czymkolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek, to są zalety właśnie linii Marvel United. Unikatowa pozycja na rynku, bo to jest gra, którą świetnie się zgadza z rodziną i jako filerek, jeśli sobie podkręcimy poziom trudności, tak się spokojnie sprawuje z fanami, nazwijmy to marki, i w gronie dorosłym. No i Spider-Geddon Spiderki z przewalonymi mocami. To jest o tyle specyficzne, że jeśli ktoś oglądał Multiverse, to część z nich rozpozna, więc niekoniecznie wszystkie, bo to jest bazowane na linii komiksu bardziej niż na samym tym, więc jakby są elementy wspólne, niemniej no tam dużo oryginalnych rozwiązań, no jakby widać, jak designerzy bawią się tą serią, bo mają podwaliny, które są jasne, proste i da się zastosować wszędzie, i po prostu biorą kolejne postacie i to, jak one działają w świecie komiksowym, przekładają na markę, na mechanikę gry. Ja się z dzieciakami nie bawiłem świetnie przy tej edycji, więc cóż, bardzo, bardzo polecam. Jeśli ktoś jeszcze Marvel United gdzieś tam omijał, warto sprawdzić. I tak mówię, jeśli jest opinia, kurczę, jakie to proste, to po pierwsze podstawka była trochę prostsza niż inne, więc jakby to nie jest tak zawsze, że w innych przypadkach tak się dzieje, bo tam troszkę też osobowości jest, czasem może partia pójść prościej. Po drugie, naprawdę, po prostu podkręć, wyrzuć sobie jedną kartę z deku i nagle się okazuje, że jest wyzwanie. A sama gra się bardzo przyjemnie i jest co podyskutować na stole, co w danym momencie robimy i troszkę po emocji, bo nie raz, nie dwa jest tak, że to jest ta ostatnia karta Arcyłotra i... Tak, czy się uda, czy się nie uda, co się wejdzie staje i zrobi albo faktycznie gdzieś tam uda się go dorwać i skasować. Dla mnie Marvel United jest niesamowity pod tym względem, że u mnie ma też taką wartość kolekcjonerską. Ze względu na te figurki, tak? Że wszystko jestem w stanie, co mam, co kupię, połączyć. Zagrać bohaterami z jednego dodatku z podstawką numer 3 na przykład. To jest dla mnie bardzo, bardzo duży atut tej całej serii. Okej. Okay. Na to nie patrzymy, ale tak, absolutnie tak, wszystko jest w tym. No bo nie ukrywają. W takiej wersji chibi, czy jak tam... No właśnie, gdzie mamy takie figurki? Ja nie kojarzę drugiej takiej gry. W grach, oni troszeczkę wcześniej robili podobny stylu Arcadia i Starcadia, ale to na polskim nie wyszło, tak? Natomiast to się wtedy sprawdziło i tutaj też jako taki, z jednej strony urokliwy, a z drugiej strony po prostu ładnie wyglądający, działa.
Mamy to, więc teraz musimy przejść do tytułu jednego chyba z najbardziej wyczekiwanych przez ludzi w tym roku. To nie ma co ukrywać ze względu właśnie na swoje IP. Czyli mowa o Cyberpunku razem z dodatkiem. Tak, jest Cyberpunk i rodziny i wyrzutki. Wyczekiwany tytuł, preordery, które u nas przez sprzedaży, które u nas się cieszy dużym sukcesem. Mimo tego, ja tu bardzo dziękuję, bo nie ukrywam, że nie taki był nasz plan oryginalnie, czyli oryginalnie chcieliśmy tam bać dużo fajnego, może jednego, może dwóch dodatków, natomiast okazało się, że zapasy w Steam nie są takie jak ten, musieliśmy to jakoś łatać i stąd był taki inny preorder, gdzie można było kupić trzy różne wersje. To nie jest u nas standardowe działanie, to nie jest nasza próba teraz naciągania klientów i haha, nie dałem wam całości, nie. To było wymuszone chwilą i to nie jest absolutnie nasz standard i co zresztą widać przy wyprzedzając trochę fakty przy Dune, ale o tym za moment. Natomiast sama gra, powtórzmy to raz jeszcze, to nie jest Godfather, ale tak, mówimy tu o pełnej negatywnej interakcji w miarę nieskomplikowanym, czyli szybkim, area control. Tak. A więc dodatkowo mamy tutaj smaczek w postaci fabuły, czyli tych wydarzeń, które dzieją się w grze, gdzie gracze niejako mają wpływ i możliwości zdobycia punktów na różne sposoby i poprowadzenia tej linii fabularnej. Nie jest to oczywiście, nie mówimy, że to zamienimy to nagle w RPG-a czy w sesję, natomiast zawsze jest to dla mnie fajny smaczek, który troszeczkę odróżnia to od tego typu gier. No i intensywna rozgrywka. Gra się dobrze przyjęła, opinie też mam bardzo pozytywne. Oczywiście ktoś, kto nie lubi IP, to pewnie do niej nie siądzie, ale podobnie było z Godfatherem, więc myślę, że ten tytuł tak samo jak Godfather, który na początku był różnie przyjęty, bo na przykład to się czegoś nie spodziewał. Chociaż tu już widzę, że ludzie gdzieś właśnie, te porównanie właśnie na tej zasadzie działało, czyli jak ono jest troszkę niesłuszne, ale przynajmniej nastawia ludzi odpowiednio do tego tytułu. Mhm. Czyli właśnie tych głosów, tak jak ludzie słyszeli Godfather, spodziewali się teraz wielkiej gry mafii, zastraszania, szantaży, nie wiadomo jakie gry na stole, ciężko powiedzieć tam jeszcze, a dostali mega działający, płynny area control z świetną kreatywną interakcją, bolesną do samego końca, doceniony po latach, tak tutaj tego dysonansu poznawczego jakby już tak bardzo nie było, co mnie bardzo cieszy. No i cóż, jak ktoś jeszcze nie grał, ale lubi area control i tego interakcję, to bardzo polecam, bo to jest po prostu kawał dobrego. Tak. Ja mam wrażenie, że ludzie porównywali Cyberpunka do Godfathera przez podstawki postaci. To jest takie największe prawdopodobieństwo. Znaczy no podobieństwo. To już to, że faktycznie na naszej prezentacji z Ignacym w styczniu to gdzieś to padło. Chociaż to jest ta klasyka, każdy pamięta to, co chce. Więc mówiliśmy o tym, że to Godfather, ale nie Godfather. Za co zapamiętają ludzie? To Godfather. Tak. Ale niemniej, tak jak mówię, nie jest to na pewnym poziomie, te gry się znajdują na impulsie. Natomiast są na tyle odmienne, że dla mnie posiadanie obu na swoim tym nie jest absolutnie żaden problem. Tak, wiem, mam obydwie. U mnie taka ciekawostka. Nie zachęcił mnie Cyberpunk właśnie światem Cyberpunka, okay. Bo nie grałem w wersję na przykład cyfrową przed. Zachęcił mnie bardziej Eric Lang. Tak? Że to jest Eric Lang i Area Control, dlatego byłem bardzo zajawiony tym tytułem, ale znowu w drugą stronę, po zagraniu w planszowego Cyberpunka, momentalnie zacząłem grać w cyfrowego. CD Projekt Red. Tak. Kopiele. Przeszedłem rewelacja timpanom. Kolejnym tytułem jest... Dalej Simon. Widzę na liście. Tak, tak. Nasz Simon już seria wspomniana dzisiaj. Czyli wracamy do naszego Zombicide'a, tym razem NPC 2, dodatek do serii Fantasy. No dodatek Fantasy to jest najlepiej sprzedającą linię u nas zdecydowanie, więc to jest na pewno świeży temat, więc faktycznie pewnie wielu z was oglądało nie tak dawno, nawet no, chyba były o tych zapowiedziach przez sprzedaży. No więcej fajnych zombiaczków, w fajnym klimacie dla kogoś, kto się znudziły te fajne, ale jednak limitowane wzory z podstawki, więc tutaj nie ma co się specjalnie mówić co i jak. Jest to linia, która jest mega popularna w Polsce, wszystkie dodatki są wydawane, staramy się wydać wszystko, co ktokolwiek Simon zaprezentuje, większość z nich dedrukowana. Ja osobiście wyczekuję, co nam pokażą w YDEV,
Więc tak, no jak ktoś się spodziewa, że zapowiem na protokolnie, to szanse są duże. No, czyli ale to przyszły rok, więc jeszcze troszkę trzeba poczekać. Mały spoilerek tutaj wpłynął. Możliwe, że spoilerek. Dla mnie NPC 2 są fajne pod tym względem, że to jest dodatek, który ułatwia nam troszkę rozgrywkę. Bo patrząc na różne kruki, strzelców i tak dalej, to są jednostki jednak zwiększające poziom trudności, a tutaj NPC 2, dzięki temu, że mamy łatwiejszy dostęp do tych lepszych przedmiotów, mamy potrafią... inny dostęp, inną możliwość, zawsze jest tak łatwo, no. Ale przynajmniej jest dodatkowa opcja, plus jeszcze, bo te przedmioty chyba nie są w sumie mocniejsze. Tam widziałem dyskusję o balansie, te runiczne są nadal broni podobne, natomiast tak, absolutnie mamy no, kolejny grę w grze, tak, zbierze wszystkie. Minigierka, dokładnie. Żeby dostać te rolnicze przedmioty, więc tak. Więc kolejnym tytułem jest coś, co mnie na początku tak średnio interesowało. Mówię, okej, okay, hype jest bardzo duży, coś tam ludzie gadają, ale w sumie czy to dla mnie? Aż w końcu zagrałem. I się przekonałem. Czyli mowa tutaj o niedużym, ale bardzo ciężkim, wypchanym pudełku, jakim jest Two Money Bones razem z dodatkiem Gili. Tak, to jest maksimum zawartości do wielkości pudełka. Tak, Two Money Bones było dla nas wtedy, kiedy się przed sprzedażą, co już było ponad rok temu. Tak, tak to wyglądało. Było eksperymentem, dlatego była przesprzedaż, eksperyment, no już mam powiedzieć, udany. Gra jest niezmiennie hot, niezmiennie obgadywana. Jest to tytuł, który na rynku jest już długo, ale nadal na rynku polskim był sposobowo jednak przez barierę cenową i językową, która jest duża, nie tak bardzo powszechnie znany. W sensie ci byli alfa gamerzy, którzy grywali, docenili samą znajomego, który no, i tam już dziesiątki partii na tym, na liczniku. Pozdrawiam, Andrzej. Natomiast my udało nam się go wprowadzić na salony, na szersze salony i te czytanie teraz ludzi, którzy mówią, że zagrali, że poznali i jakie to dobre, no to jest to. To nadal jest tytuł, który potrafi ugryźć i to ugryźć mocno. Jak ktoś jeszcze nie grał i będzie grał przez pierwszą partię, naprawdę nie wstydźcie się szukać pomocy strażników w pierwszej walce, bo bez niej to albo jesteście mega graczami, albo no, tak jak w moim podejściu, oczywiście mieliśmy jeszcze parę wrednych, trafiono się parę wrednych przeciwników, złoców, natomiast no, bez tego jest ciężko. Niemniej i regrywalny, i unikatowe postacie, i bossowie, którzy są naprawdę różni. Jakby no, jest to kawał dobrze przemyślanej gry, sporo to są losowości, ale jak to zawsze się mówi, jeśli rzucasz 5 kośćmi, to już dużo losowości. Jak rzucasz tych kośćmi więcej i wiele razy, to się zamienia w statystykę i tym na tym możesz panować. Więc nie masz absolutnie... Za to kiedy miałem grając poczucie, że kurde, to ja jestem teraz skrzywdzony, bo tutaj kostki. Zdarza się oczywiście, ale to bardziej czuję, kurde, mogłem to lepiej zaplanować. Można było na tej macie przesuwając się, niby się wydaje, że ma ta prosta gra dalej, ale kombinacji tam też jest dużo. No kurczę, jest to tytuł, który wierzę, że będzie z nami na długie lata. Zapowiedzieliśmy już kolejne dodatki. Czy będą w tym czy w przyszłym roku? No pewnie na przykład przyszłego, tak tego można mówić, aczkolwiek zawsze jest taki dzień nadzieję, że na święta. No tak trzymam kciuki. Fajnie było zrobić taką niespodziankę fanom. Ja oficjalnie to jednak pierwsze parę przyszłego roku, bo jednak no to jednak musimy się skończyć i pliki do druku i wydrukować, a potem co nam drukarnia zrobiła przy okazji podstawki, to już czekam. Będzie gotowy, będziemy się świętować. Ja tutaj jeszcze nawiążę jednak troszkę do tej losowości, bo jakiś czas temu sobie testowałem w wariancie solo Giliego właśnie, bo i? Jest bardzo polecany. I powiem szczerze, takiego farta, jak ja miałem podczas tej rozgrywki, chyba w życiu jeszcze nie miałem. Wszystko mi wchodziło, wszystko. Fakt faktem, że jeśli grasz tak się solo, no to tych rzutów masz mniej, czyli to nie jest tak, że okej, mi poszło trochę gorzej, ale tutaj Zoszka zarządziła, a Janek dał radę. Więc tak, tutaj my na pewno grając z jedną postacią, gdzieś to nam się bardziej kumuluje, bo jednak tych rzutów jest mniej. Ale z drugiej strony, ma to solo, że nawet jak na mnie pójdzie, no to właśnie, to raz, dwa i zaczynam jeszcze raz, albo tak. mówisz, dobra, trudno, ale nie święcisz 10 godzin na grę. No jest to, tak mówię, dla mnie, mam nadzieję, że to jest ten, znaczy to jest pierwszy etap, mam nadzieję, że współpraca na lata z Chip Fury Games, bo po prostu
robią tytuły drogie, ale unikatowe. Takie w pewnym duchu powiedziałbym takie staroszkolne Amery, tak? Gdzie nie boją się dodać losowości, nie boją się dużo klimatu, nie boją się tekstu. Co ja doceniam, bo to w dzisiejszych czasach nie jest aż takie popularne. Tak. A powiedz mi, ten dodatek Wiek Terranii, tak? Tak. To czy jesteś w stanie tak w skrócie mi powiedzieć, jak on działa? Bo to mamy z tych zapowiedzianych dodatków mamy dodatek, mamy zestaw kompanionów i Wiek Terranii. Czy to jest takie największe? On rozbudowuje te pierwsze dni, które są te, to jest fajne, bo one na początku no, są, ich przebieg jest podobny. No i dodatkowo masz dodatkowych bossów, dodatkowych przeciwników, więc jakby jest polecany ogólnie właśnie dla wszystkiego taki pierwszy, bo on co już zdążyłeś ograć, no to wszystko ci powiększa, dzięki czemu ta regulowalność rośnie w górę i mam nadzieję, że na tym nie zakończy, bo tam jeszcze kolejny dodatek, który rozwija mocno solo i tam dalej. Oni tam tego dużo wypuścili, bo ta gra już troszkę lat ma i ja nie ukrywam, mam nadzieję, że to wszystko będzie w języku polskim. Pierwszy krok już zrobiliście, gra się dobrze przyjęła. Jeśli tylko przejść do końca, ruszamy do dróg. Na razie widząc, jak duża popularność jest dodatków, co ja rozumiem, bo nam właściwie wszystkie dodatki, cały gil nam zniknął z magazynu, to robimy już kolejne dodatki i idziemy, mam nadzieję, za czasem z kolejnymi. Dobrze, nie wspomnieliśmy jeszcze o Nuggetcie. Tak, Nugget jest na 100% w tym roku, bo i tak mówiliśmy o tym wcześniej, na początku tego roku, że widząc, jak ta produkcja gry się no, z różnych przyczyn przeciąga i że jednak nie będziemy w stanie dotrzymać obietnicy, że będzie na koniec zeszłego roku, no to jakby chociaż troszeczkę mam zrekompensować to naszym fanom, to nagle będzie, więc gdzieś tam pewnie po wakacjach wpadnie nasze... Fajnie, czyli takie dawkowanie przyjemności tutaj. Więc będzie kolejna postać, kolejny pretekst, żeby wylądować, żeby gra wylądowała na stole, a później wiadomo, już w takim zestawie postać, malutki dodatek i duży dodatek. Więc został nam ostatni tytuł i się ewakuujemy. Wladimir Suchy, Ewakuacja, czyli nasz sucharek. Tak jest, to jest sucharek, który mam wrażenie, na początku był przyjmowany tak troszkę tak przez ludzi tak, jakby tutaj mówimy, kurczę, takie to mamy XXI wiek, Kickstartery, a tu nie przychodzą jakąś grą, są jakieś kosteczki w ogóle i to jakieś takie te, że co to jest do ludzi. I podczas naszej kampanii powoli widziałem pojedyncze głosy fajne, gdzie myśmy bardzo ładnie przedstawiali tutaj szacunek dla całego marketingu, czym ta gra jest i dlaczego jest odmienna od tego, co jest na rynku, dlaczego tych graczy euro, nie oszukujmy się, bo nikt nie na tego nie siądzie, chce, żeby mieć w kolekcji i także te, bo jesteśmy świeżo po premierze, także te właśnie najnowsze podsumowania, recenzje, które widzę zwykłych graczy, nie recenzentów, graczy, którzy to kupili, zaufali nam, są bardzo pozytywne, mówię, że tak, większość ludzi podkreśla, to jest tytuł ciężki bardziej chyba za na to, że on nie wybacza za bardzo błędów. Tam jest na tyle ciasno, bo ta każda akcja kosztuje, że zrobienie jednej, dwóch nie do końca przemyślanych już gdzieś tam tak, tracisz na impecie i może być problem. Natomiast głębia rozgrywki, wariant z kartami, sposób punktowania, wszystko tutaj jest dopracowane do perfekcji. Oryginalny system, gdzie musimy zarządzać jakby dwoma światami, budować jeden, niszczyć powoli, przemyślanie drugi, po prostu działa. Tylko te stadiony, co tam chodziło, tego do końca nigdy. Ale z punktu widzenia mechaniki, według mnie są potrzebne, bo naprawdę, jeśli jak grasz na 3-4 osoby, to kto jest pierwszy w grze, ma większe znaczenie niż się może wydawać. No i tych minusowych punktów też się może nazbierać później. No to jest coś, co ludzie nie końca lubią, ale to tak, aby w każdym dobrym meru musi być faza żywienia. Jest takie powiedzenie, więc jeśli ktoś jeszcze nie poznał, a choćby podoba mu się jakiś tytuł suchego, to albo lubi ciężkie euro, warto się zapoznać. To może nie być miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, też miałem do tego nawiązać. Ale to jest takie trudna, ale wartościowa relacja. Tak, właśnie u mnie pierwsza rozgrywka takie zagrałem, mówię spoko, fajne, ale mnie nie urzekło. Potem zagrałem drugi raz i już się zacząłem bawić. I za trzecim razem, jak ta trzecia partia weszła, mówię wow, jaki tu jest klimat, jakie tu po prostu są możliwości, decyzje.
Tak, tej grze trzeba dać na pewno więcej niż jedną szansę, żeby odczuć pełnię gry. Ja pamiętam, jakie miałem obawy troszeczkę o technologię, bo nie ukrywam, że ja moim komikiem w grach jest rozgrywalność, tak? Rozgrywalność dla mnie jest ważna. Mimo, że nie gram aż tak dużo w gry, ale zawsze mógł mieć poczucie, że wsiądę drugi raz i mogę spróbować czegoś innego. Mm-hmm. Zupełnie odmienne rozgrywki, sprawdzić, co się bardziej spróbuje, co lepiej działa. To jest coś, co w grach uwielbiam. I tutaj te technologie, mówię, kurczę, to niby z jednej strony każdy cztery zestawy, bo każdy gracz inaczej, więc okej. Okay. Ale co, zagrąc cztery razy, już by się nie będzie chciało? No okazało się, że na szczęście nie do końca to jest tak, bo raz, że ich układ w pewnym zakresie jest losowy i jednak bardzo ciężko jest zrobić wszystko w ciągu, właśnie jest praktycznie niemożliwe do przeskoczenia innej gry, więc te decyzje nawet w jednym układzie są ważne, a dodatkowo to drzewko się zmienia, więc one nigdy nie będą takie same. Więc to już by uspokoiło zupełnie, jak się jeszcze parę razy mówię, okay, no to... To jest tak, że czasem właśnie chcesz jakąś technologię drugiego poziomu, no to teraz w zależności jaka z pierwszego, to już ten rozrywkę trochę zmienia. Kurczę, super, super tytuł, jakby to jest tutaj nasz suchy, w dobrej suchej formie. Trochę tych premier było, ale udało nam się w miarę żwawo przez nie przebrnąć, ale to też nie są jeszcze wszystkie gry, o których będziemy mówić dzisiaj, ponieważ mamy jeszcze tytuły, które zapowiedzieliśmy, są u nas w przedsprzedaży, albo byłyby się sprzedały. I które nie mają jeszcze premiery, tak? Czyli premiera będzie dopiero w trzecim kwartale tych tytułów. Tak jest. I zaczynając od naszego tutaj rodzimego tytułu, czyli nasze Zombiaki 2. Tak, jest jakby powrót po latach, jakby Digging the Grave. Mała ekshumacja zombiaków. Bo jest to tytuł, który jak podkreśliliśmy, dwuosobowy, czyli coś nie zawsze to się pojawia u nas w kolekcji, w naszym portfolio, stosunkowo rzadko. Ciągle świeży, bym tak powiedział, a przynajmniej broniący się mechaniką, więc jako że mamy 25-lecie, idealny moment, żeby to przypomnieć, w ramach takiego właśnie tytułu, który powinien być w każdej kolekcji gracza, zrobiliśmy go w super cenie, produkcja w Polsce, z matą, którą można było chyba ostatnio oglądać w naszych materiałach. Już tak, się tak, pojawiła. Tak, pojawiła, tak. Można było zerknąć. Też się dogodzić, że moim wyjazdem się pojawiła u nas w filmie, więc jakby... No, gardło sobie pogrzynam, Dibbler, taka oferta w sklepie. Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, niech obejrzy. Kawał jakby taki protoplastak gier planszowych Tower Defense, można powiedzieć. Ciągle żwawy. Jak na zombiaka i działający. Tak. Tutaj ja cały czas do zombiaków dwójki mam porównanie z taką grą cyfrową jak Plants vs. Zombie. To mi się bardzo kojarzy z tą grą. Nie szata graficzna. No, na pewno nie. I na tym podobnie. Co prawda odpada nam zarządzanie zasobami, jako w sensie nie ma słoneczników, ale to potem tak jak najbardziej jest to i trochę też zwariowany klimatem, bo tamte dowcipy, no jakby tak, można by, widzę to. Drugi tytuł, tak samo tutaj nasz rodzimy, czyli Jakub Wędrowicz 2, upiorne w czasy, 2 w cudzysłowie. Tak, dwa, czyli no tak jak to już mówiliśmy na przykład przy Marvel United, czy to jest osobna podstawka, czy można wszystko absolutnie wymieszać z pierwszą i się dobrze bawić. Tutaj Wędrowicz jest taką linią, która u nas jest pomyślana, ma na celu przyciągnąć nowych ludzi do hobby. Ludzi, którzy znają po prostu ultra popularną serię książek o Wędrowiczu i ona po prostu dlatego była pomyślana jako, patrząc na nasze portfolio, tytuł prostszy. Zarządzanie deckiem, takim boss battlem karcianym na takim podstawowym poziomie trudności. Ale, no i przyjął się super, więc jakby job well done. Gratulacje dla całej załogi dev i marketingu. Więc idziemy za czasem. No i tak jest troszeczkę jakby porównywał do tak jak są serie filmowe, gdzie dorastają ludzie z seriami filmowymi i pojawiają się coraz cięższe tematy. Także tutaj ta dwójka już ma parę innych mechanik nowych, które gdzieś to troszeczkę komplikują, więc jeśli ktoś nie ma okazji spróbować, to ma dwie podstawki do wyboru, którą zacząć. Jeśli ktoś gra w Wędrowicza, mówi, że trochę za proste, to warto sprawdzić dwójeczkę, bo dwójeczka jest no już tak
ma troszeczkę tego, więcej tego mięska i dla mnie to zdecydowanie jest plus. No i co więcej, plus dodatkowy jeszcze jest taki, że co prawda nie było premiery w tym kwartale, natomiast już teraz wysyłamy, czyli jeśli ktoś by się mówi, kurczę, tak chcę to zagrać, to dzisiaj wchodzi na naszą stronę, na sklep portal.pl, klika kup teraz i gra na niego błyskawicznie. Super, to jest też ciekawa informacja dla naszych widzów. A sama premiera gdzieś tam w lipcu. Tutaj, czyli mówisz, że dwójeczka to jest jakby rozbudowana pierwsza część, tak? Czyli jakby klimatem jest to samo, mechanika jest rozpoznawalna, ale tak, tam mechanika jest... główna postaci jest podobna, natomiast te bossowie są ciekawsi, mają nowe mechaniki, jest więcej kart lokacji i tam się dużo więcej pod tym względem dzieje, więc tak, jakby podstawy są te same, ale wzbogacone. Dobrze. To teraz, wracając do tytułów spoza portalu, czyli mamy kolejną naszą serię, która w Polsce chyba się dobrze przyjęła, tak? Jak już tyle rzeczy wydaliśmy związanych właśnie z Massive Darkness 2. Czyli mowa tutaj o dwóch dodatkach. Pierwszy to jest Faithful, czyli zestaw wrogów oraz bardziej konstruktorzy kontra metalowy anioł. Czyli zestaw dwóch bohaterów z grasującym potworem. Gdy podchodziliśmy do linii, to myślę, że mieliśmy dużo nadziei związane z nią, bo jest to w całej linii Simon i przy okazji nasze portfolio dość unikatowy tytuł, bo on wpada w taką szufladkę z jednej strony Dungeon Crawlera, nie bardzo nieobciążonego gigantyczną liczbą, ilością tekstu, czy też bardzo, bardzo skomplikowanymi zasadami. To jest tak, że zasady ogólnie walki są proste. Co jest skomplikowane, powiedzmy, to jest mechanika postaci, czyli każda postać tutaj jest, ma własną swoją jakby minigrę, na której działa, więc jest to niby skomplikowane, z drugiej strony uczy się tylko swojej postaci i nie interesuje się tak bardzo, jak działa inne, więc to jest ten poziom taki minimalny, fajny minimax pod tym względem. I tak, potwierdzam, przyjęło się super, mieliśmy już dodruk tego, więc jakby wszystkie podstawki, przepraszam, wszystkie dodatki wychodzą. No i oby tak dalej, jakby ta gra jest właśnie w tym, jak ktoś szuka i zarówno z możliwościami kampanii linii, jak i pojedynczych scenariuszy, bo obie rzeczy są dostępne, czy to w podstawce, czy w dodatku. Jeśli szuka nieskomplikowanego, fajnego upgrade'u z długą zombie, można tak powiedzieć, to jest to jest jakoś taki lekki RPG, nie? Problem jest tak, jakbyś potrafił go teraz przywołać, ale okej, to jeszcze jedno mówię. Natomiast tak, będzie to fajne doświadczenie, dobrze przemyślane i jedyna tutaj mini uwaga, że jeśli ktoś będzie czuł za słabe, to u nas nawet na stronie jest materiał dostępny, który mówi, jak tą grę można sobie utrudnić, bo faktycznie znacznie liczby graczy tam były takie głosy, że bywa trudniej, łatwiej, ciężej i można sobie spokojnie manipulować. Jest to nieoficjalne, zatwierdzone przez... Ja jestem wielkim fanem serii Zombicide. I dla mnie Massive Darkness to jest jakby krok wyżej, jakby taki, idziesz po schodkach, masz takie fajne pięterko z Zombicide, tam się świetnie bawisz, potem robisz ten krok na pół piętro i tam właśnie masz już Massive Darkness, bo to jest podobne, jest czuć jakby troszkę inaczej. Grając w Zombicide'a łatwiej będzie ci wejść w Massive Darkness później, to na pewno trzeba potwierdzić. A co mnie najbardziej urzekło w Massive Darkness? To, że ja tam znalazłem takie troszkę porównania do Diablo, do gry cyfrowej, gdzie ja jestem też tak samo właśnie fanem uniwersum Diablo i mega się odnalazłem w tej grze. Tak samo moja ekipa. Z tych dwóch względów, że wszyscy u mnie uwielbiają Zombicide'a i graliśmy już nieraz razem właśnie w Diablo i połącząc te dwie rzeczy, pojawił się Massive Darkness u nas. Nie, no potwierdzam, jakby wypierzmy maluj. Massive Darkness 2. I tu jeszcze taka mini reklama, że mamy troszeczkę specjalnych ekskluzywów, które były z nami na Portalconie i teraz pewnie będą z nami na spotku. Więc jeśli ktoś jest fanem gry, to zapraszam już od nas z góry na stoisko, bo będzie regali, gdzie takie rzeczy, których nie było u nas przez sprzedaży, na przykład chyba jeszcze zostało trochę zestaw 3D elementów, gdzie te wszystkie drzwi, skrzynie i tak dalej są ładnymi modelami. Jak ktoś by malować, to jeszcze lepiej. Będą dostępne, więc... ale nie możemy tego zabrać na tego układ Simon i ich ogólnie umowa,
Nie możemy tak wrzucić w żadnym momencie, nawet tak jak robimy to przez starzy sklep. To tylko możliwość sprzedaży na konwentach. Czyli takie konwentowe ekskluzywy. Tak jest. Super. A powiedz mi, czy wszystko już jest wydane z serii Massive Darkness? Czy tam jeszcze coś jest? Bo jak ja jakiś czas temu się orientowałem, to zauważyłem, że my chyba wszystko tam poszło. Nie, musimy się przyznać, bo tam wydawało mi się, że wszystko z oferty, ale chcę zweryfikować, bo były wątpliwości do War of Souls, czy to jest ekskluzyw, czy nie, więc to musimy sprawdzić z Simon. Natomiast z tyłu głowy też mam wrażenie, że wszystko to jest ten jeden moment zapytania, czy to było w ofercie, czy nie. Wydaje mi się, że nie było w ofercie i planowaliśmy sobie drogę całość. Rozpisaliśmy sobie, tak zrobiłem przy większości grach, bo tytuły Simon są prawie zawsze wydawane z pełną liczbą dodatków, więc już na początku przy lokalizacji sobie mniej bardziej próbujemy to ułożyć, co w pierwszym rzucie, co w drugim i ewentualnie w trzecim, więc jest to do potwierdzenia, ale według mnie to wszystko. Na chwilę obecną, nie wiem, na razie nie wiem, co tam jeszcze się panuje. Może się coś rozwinąć. Potrafię różne rzeczy zaskoczyć, więc... Massive Darkness 3. I od nowa. Tu nie wiem, czy był aż takim zwolennikiem, ale you never know. Tak, z tego co wiem, to wspomnieliście w dodatku ten War of Soul, nie? No to on był dostępny na pewno na Portalkonie w tym roku. Dlatego właśnie mi się wydaje, że to był ekskluzyw niejako. Też mam takie wrażenie, natomiast wiem, że widziałem takie zapytania u nas gdzieś tam w sieci, więc mówię, czasem się coś może jakieś sobie zmienić, chociaż bardzo rzadko, więc według mnie mamy wszystko. Super. Pogadajmy teraz o przyprawie, bo przyprawa musi płynąć. Czyli nasza Duna, wojna o Arrakis. Rozrywki Spicy są płynne, pan twierdzą. Tak. Duna, tak. To jest bardzo świeży i dosłownie gorący i przenośny temat. Mieliśmy tych... Powiem tak, mamy pewien układ Simon, który mówi nam mniej więcej ile możemy każdego tytułu wziąć. Tu tam się udało wynegocjować więcej, bo wiedzieliśmy, że są fajne, żeby się sprzedawać. Jakby, nie wiem, no szacunek dla was i dla samej gry, która, jak to się mówi, delivers, bo zniknęło to w rekordowym tempie. Tak. Nigdy tak szybko jeszcze taka ilość nie zniknęła na sklepie. Dokładnie, więc 66 minut to zajęło. Szapoba. No bardzo mi przykro, bo są ludzie, którzy się odbili i bardzo by chcieli. Ale zobaczymy, co będzie przy okazji nowego dodatku, więc jeszcze raz, jeśli ktoś u nas nie kupił, bo nie zdążył, a bardzo mu zależy na tym, żeby mieć tą zawartość kickstarterową, no to jest w tej chwili preorder na stronie angielskiej, oczywiście angielski, tak. Możecie tam kupić ekskluzywy, tylko jeszcze raz mówiąc, dodatku, jeśli chcecie mieć, kupujecie u nas podstawkę, u nas, czyli polską wersję gdzieś w sklepach, to nie musicie kupować tego nowego dodatku Desert War, ponieważ on będzie po polsku. To u nas spokojnie, on jest w wersji retail, nie ma żadnego problemu, natomiast te rzeczy są ekskluzywami. Według Simon to jest ostatnia okazja, żeby je nabyć. Zakładam, że coś z tych nowych ekskluzywów przy okazji dodatku uda nam się wynegocjować, niestety teraz nie wiem co. To jest na zapytanie i na tej chwili nie wiemy. Natomiast te starsze ekskluzywy to już drugi raz strasznie pewnie. Tak, ale to tu będziemy sobie jeszcze to wszystko omawiać, więc to jest tak na dzień dzisiejszy status. Co do jeszcze czasu, że tak szybko zniknął u nas ze sklepu, to nawet widziałem gdzieś komentarz w sieci, że ktoś poszedł na spacer z psem, wrócił i już nie było. To był długi spacer, ale tak mogło być. Więc jakby tu jeszcze, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, nawet my specjalnie na tę akcję założyliśmy maksymalnie na jednego klienta kupioną sztukę. Więc to nie jest tak, że ktoś tam sobie kupił na zapas skalperzy, to po prostu, no chyba, że ktoś założył 10 kont. Ale mógł nie zdążyć za dużo zamówić przez tych 10 kont. Też prawda. W tak długim czasie. Więc jeszcze raz, bardzo mnie to cieszy, że ten tytuł się przyjął. Nie byliśmy do końca tego pewni, bo mimo, że jest no Duna, czyli temat super, ale no kurczę drogi. I co prawda ten system 3-4 osobowy działa całkiem dobrze, lepiej niż dla mnie osobiście, niż w poprzednich autorów, czy niż w wojnie. Chociaż tam też są zwolnić z takiego trybu grania, to nadal gdzieś w tyle głowy jest, że to jest gra jednoosobowa. Jest to taka
no, można frakcji walczyć, tak? Te warsztaty 3-4 osobowe to są bardziej z maczkami, więc tak naprawdę osobowo no, to jest ekstremum finansowe. Niezmiennie ma to pełne poparcie w tym, co jest w grze. Duże pudło wypchane komponentami świetnie wyglądającymi. Taka ciekawostka, że to jest jako jeden z niewielu tytułów oni odeszli od tego takiego wizerunku filmowego. Dla mnie bardzo rozsądny pomysł, pozwalający na troszkę odróżnienie tego wszystkiego, co jest na rynku. Nadal bardzo fajna kreska. Podczas wywiadu z twórcami, który był przed kampanią, było takie fajne porównanie, że oni chcieli mieć taki trochę biblijny image, wizerunek, no bo jakby nie patrzeć, w grze jest Mesjasz. I mówię, kurczę, no coś tym jest. I to faktycznie wygląda tak epicko, starożytnio, te kolory, to wszystko. No bardzo, bardzo jakby przemyślany A do Z projekt. Tak, i jeszcze rozwijany, zobaczymy co przyniesie w przyszłości. Ja się bardzo cieszę, bo osobiście myślałem, że to będzie taki i to był mój chyba nawet nie zarzut, tylko taki żal do gry, że mamy tytuł świetny potencjalnie i kurczę, to jest wszystko do niego i ta wiadomość o tym, że wchodzi nowy datem, no, idealnie super, strzelone. Super, super. Tak, fajnie, że mogliśmy to w ogóle potwierdzić jeszcze przed startem przedsprzedaży, tak? Że będziemy mogli już w przyszłym roku jakby działać z tym dalej. Co do Dune'y, u mnie jest taka ciekawostka, że bardzo wpadła w moje serce. W tym momencie to jest jedna z pięciu gier ze wszystkich, które grałem, które mają u mnie 10 na BGG. Top 5. Tak, dokładnie. Jakby nie patrzeć. I w tym momencie przeszliśmy przez wszystkie nasze przedsprzedaże. Co do gier planszowych został nam jeszcze jeden tytuł. Jeden temat. Tak, czyli akcja do dróg, czyli nasze szarcy. Tak, Shards of Infinity, karcianka, która spokojnie może wstawać w szranki z liderami rynku, jak Star Realms czy Hero Realms, w opinii wielu ciekawsza, lepsza, też bardziej może skondensowana, bo masz i my to staramy się jeszcze bardziej skondensować, czyli tak jak normalnie gracz na zachodzie musiałby pójść po skupić podstawkę, jeden dodatek, drugi dodatek, trzeci dodatek. U nas to jest skondensowane. Jest podstawka z dodatkiem, drugi dodatek, właśnie akcja do dróg, dwa dodatki razem. Kupujesz, masz mnóstwo kontentu, którym bawisz się na lata. Świetnego, mechanicznie odkrywczego, zwracania na tym kooperacyjnym, kampanijnym, w tych dodatkach prowadzonym, więc ja bardzo trzymam kciuki, żeby wy fani tutaj gry daliście radę i zebrali tą liczbę wymaganą. Na naszym sklepie Portal Games jest w tej chwili akcja do dróg, ona trwa jeszcze przez 2 tygodnie? Przez 20 dni dokładnie. 20 dni. Dzisiaj, jak to nagrywam, 20 dni. Czyli jak to oglądacie, pewnie bliżej 2 tygodni. Do 15 lipca trwa akcja do dróg i na chwilę obecną jest zebrane 200. Tam niecałe bodajże. 197 na 350. Blisko, ale troszkę brakuje. To co znów tak mnie bardzo cieszy, to głosy, które widzę. Przy okazji zrobiliśmy dobrą cenę na podstawkę, więc ktoś może sobie kupić podstawkę, jest dodatek. I mnóstwo ludzi kupuje i mówi, kurde, nie słyszałem, albo nie mam okazji, teraz skusiliście mnie, zagrałem i jest moc. Jest tytuł oryginalny. To jest trochę porównam, jak u mnie mam z Carcassonne. Czyli mam poczucie, że lubię Carcassonne, mogę sobie zagrać, ale no właśnie zbieranie tych wszystkich milionów dodatków, żeby to mieć poczucie, że no kurczę, to mnie tak trochę... No nie, to wolałem sobie wybrać jeden konkretny Carcassonne, łowcy i zbieracze, którzy mają dużo fajnych akcji i to mi wystarcza. I tym właśnie powiem podobno, że jak zamiast zbierać miliona, nie wiadomo, rozbudować tego prostego tak naprawdę buildera, nie wiadomo co, to tutaj mieć takie dwa pudełeczka w swojej kolekcji i po prostu się pać. Dla mnie była to chyba super opcja. Ja mam po angielsku, więc jestem ok, ale kurczę, no fajnie było, gdyby jednak było to już po polsku, więc liczę, że to nie będzie smutnego zakończenia skądinąd bardzo, bardzo fajnego karcianego deckbuildera. I tutaj naprawdę widać w sieci, że ludziom zależy, bo widać różne posty na Facebooku, że bierz się udział w tej akcji, zbierzmy się, naprawdę super, że ludzie polecają drugim, żeby tylko ta akcja się udała.
Nawet też widziałem komentarze, że ludzie pisali, że jak będzie już przy tej granicy, a się nie będzie udać, to oni kupią jeszcze tam 7 egzemplarzy. Ja to widziałem, ubawiłem się, jakby, ale też pokazuje, jak mi to zależy. No i z drugiej strony ma to sens, bo jest to jest druk limitowany, więc pewnie jakaś to tak duża kapitał by to nie była. Aczkolwiek nie do końca, bo później sprzedaż będzie na to, ale ja liczę po prostu, że tylu fanów się po prostu gry znajdzie, bo sprzedaliśmy tego druku dużo, dużo więcej. No tylko to jest kwestia właśnie dotarcia do nich wszystkich, więc tak, wszyscy, którzy już spaliście albo rozważacie, zajrzyjcie się na stronę, wypuśćcie o tym więcej wiadomości. My też na swoim kanale oczywiście tu mówimy, dzisiaj też się powiem ten materiał krótki, co można zamówić, czy wczoraj, co teraz w tej chwili się dzieje na sklepie. No, wszystko w waszych rękach. Dokładnie. I w ten właśnie sposób przebrnęliśmy przez nasze gry planszowe. Jest tego dużo, ale mówi się na tym zawsze takie przyjemnie, bo no gdzieś tam człowiek jest z tyłu no dumy z tego wszystkiego, co tutaj wydaje, co chyba gdzieś tam przebija z tego, jak mówimy. I to nie jest tak, że to dla nas to jest jakby kolejny dzień w pracy do dumy, nie, tylko cieszymy się, że mamy okazję prezentować wam i sobie, bo na półeczkach się to większość tytułów znajdzie, nie wszystkie, bo puknie z gumy. Dokładnie. Ale gdzieś to z każdym z tych tytułów, ja z czystym sumieniem mówię, gdy fan do mnie przyjdzie, zaprosi, zagraj, mówię, jedziesz? I czy wytłumaczycie zasady? Zawsze. Czemu nie? Więc przechodzimy teraz do wydarzeń, które miały miejsce w tym kwartale, czyli nasze święto planszy. Przede wszystkim nasza największa impreza w tym kwartale, którą organizowaliśmy my online. Impreza właśnie nietypowa, ponieważ była organizowana online. Było to nasze drugie podejście do takiej imprezy. Robiliśmy inną, ale w tym stylu w czasach pandemii, gdzie nie było za bardzo innych możliwości. I ciągle testujemy ten, jak to ma się prezentować. Nie wiem, obstawiam, że zapowiedzi cieszyły się największym powodzeniem, jeśli chodzi o oglądalność, co nikogo nie dziwi. Była to fajna możliwość jeszcze pokazania, co w tym roku się jeszcze ukaże, kiedy dostaliśmy więcej informacji, z czym zdążymy, albo oficjalnie zapowiedzieć, potwierdzić jakieś dodatki, niedodatki, zanim będzie portal w styczniu. Nie wiem, co nam się cieszyło poza tym, po planu się dużo. Pamiętasz, pamiętasz? Na przykład nasza sesja na Urszymy. To jest też dodałem tam, no... Znaczy, to ogółem, nietypowy bardzo materiał. Bardzo nietypowy, a zwłaszcza, że to był dla mnie mega eksperyment, bo to była moja w ogóle pierwsza sesja RPG w życiu. Tak, już no wiesz, po tych 16 godzinach streamowania, napadnięty mega, tak, ale... przed kamerami, no nieźle, nieźle. Ale naprawdę bawiłem się fajnie, ale to... tylko i wyłącznie dzięki publice, z którą mieliśmy taką interakcję na tym live'ie. Moje głosy w głowie były najlepsze. Team Bagieta, jeszcze będziemy rządzić. Więc jesteśmy zadowoleni i zarówno z odbioru, i z oglądalności, więc wierzę w to, że to nie jest jednorazowy przypadek. I tak powtórzyliśmy, czy to będzie już za rok. Nie wiem, jakby tutaj aż tak w szczegóły nie wchodzimy, natomiast na pewno ten eksperyment po prostu u nas jest utrwalkowany jako udany. Tak. Dlaczego nie spróbować go jeszcze? Pewnie znowu będziemy się bawić formułą, coś tam zmieniać, bo to lubimy. Natomiast sama idea kontaktu z wami w nieco innej formule online, gdzie nie jesteśmy za żadnym właśnie paywallem, czy też problemami logistycznymi dotrzeć gdzieś na jakiś konwent, zobaczyć z nami. To jest, no, w dzisiejszych czasach jest to po prostu, no, chyba coś, co jest konieczne. Tak, z materiałów, które jeszcze na pewno miały większą oglądalność, to licytacja charytatywna oczywiście, bo ludzie bardzo, bardzo lubią nasze licytacje. Szczerą licytację, tak jest. I tak samo materiały z ciekawostkami przedłużymi, czyli o pracownikach, jakieś historie z Portal Games, bo to jest niecodzienny materiał, tak? Tak, to jest i coś, to, na naszym kanale się nie pojawia. Tak, i tak, to na pewno zachęciło widzów do pooglądania. I dlatego pewnie będzie kolejna odsłona takiego kontentu. No ja jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej podczas sesji RPG, bo historia nie jest zakończona. Okej. Tak. I poniekąd można płynnie przejść z naszego święta planszy do tematu wydarzenia Perkonu. Czemu nas tam nie było? Bo jest tyle osób, już mówiliśmy kilka razy o tym, ale myślę, że warto jeszcze raz powiedzieć,
Dlaczego w sumie nas tam nie było? Co było powodem? To była normalna decyzja, nie wiem, bardziej biznesowa podjęta u nas, gdzie już w zeszłym roku, i nie tylko u nas, ale tak ogólnie wśród wydawców tam byli, no, były narzekania na koszty tego wszystkiego, bo to są koszta szalone dla wydawców. To są targi, które są droższe niż Essen, które są największymi targami w Europie. Być może na świecie, zależy, jeśli stricte planszówkowymi, to największymi na świecie. To jest jedna rzecz. Druga, no to są też niestety gigantyczne koszta dla fanów. I tak jak jeszcze 2-3 lata temu, to jak ktoś był na Pyrkonie z naszej usługi i spotykał się z jakimś fanem, to ten fan był pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, przechodził i tak dalej. Teraz duża część osób przychodziła tylko na jeden dzień, żeby uniknąć kosztów noclegowych, które skyrocket jest po prostu. Z jakimiś tam absurdami, którzy 20 tysięcy, które jakieś słyszałem. Natomiast to jest raz. I dwa, sceny biletów są tak kosmicznie drogie, że ja się nie dziwię, że ktoś tam przyjeżdża, wraca sobie z jakąś małą pamiątką, bo on po prostu chłonie atmosferę targu, chodzi na prelekcje i tak dalej. Natomiast no, same wydatki, to on już nic kasy przeznaczył po prostu, żeby tam wejść. Mieliśmy rozmawiałem w tym tygodniu z włoskim partnerem, który akurat był teraz na Pyrkonie. Nasz włoski, notabene wydawca Last Horror, Pendragon, właściwie film był i on jak zobaczył te ceny, mówi, że on się spodziewał takiej Luki. Luka to jest jeden z dwóch największych konwentów fantastycznych we Włoszech, dziejący się tam niedaleko SM, troszkę później, nie w tej chwili, na przykład w listopadzie. I to jest konwent fantastyczny, gdzie planszówki mają swoje duże miejsce. Był teraz i mówi, że kurczę, no te planszówki tam, to jakby właśnie tak jakoś spodziewało się czegoś dużo większego. Słyszał to tylko nie dużo fajnych rzeczy. I jakby my postawiliśmy tak faktycznie bez ogródek, czyli ciężka decyzja, bo to nie była prosta decyzja. Bo to są fani, którzy tam przyjeżdżają, może mniej, może na krócej, ale nadal jesteście tam i pewnie chcielibyście się z nami tam zobaczyć. Jest to kolejna okazja, żeby się spotkać. Ale my stwierdziliśmy, że nie. Zobaczymy, jak będzie za rok. Może to jest jakiś message, który gdzieś tam ktoś się komuś się temu przyjrzy, ale inni wydawcy albo też się nie pojawili, były takie, ale jak się pojawili, to z małymi bardzo stoiskami, rok temu zupełnie inaczej to wyglądało. Nie mam oferty za rok, co będzie, jak będzie to wyglądać. Na pewno koszty stoików nie będą niższe, a jak to będzie wyglądało z kwestii tego roku, nie wiem. Więc jakby tutaj na dzień dzisiejszy nie mamy tutaj żadnej wiadomości, jak będzie za rok. Natomiast tutaj i też patrząc po późniejszych wypowiedziach samych fanów, którzy tam byli, je czytałem, no to jest. To ta decyzja była niestety słuszna. Bo i fanów gier planszowych było mniej, bo i co innego, jeśli jest mniejsze stoisko wydawcy, bo go po prostu gdzieś tam biznesowo sobie przelicza koszta versus to, co możesz sprzedać, jak bardzo to jest marketing, jak bardzo nowego klienta może pozyskać. A brak klienta, bo jeśli mamy granie, która jest, nie ma nigdy problemu z miejscem znalezienia miejsca na stolik i momentami była, nie wiem, że pusta, ale po prostu niepełna, to znaczy, że tych ludzi gdzieś tam, fanów gier planszowych po prostu mniej, bo inna sprawa, że tych także konwentów nam się planszówkowi zrobiło bardzo dużo, więc już tego nie ma takiego poczucia ekskluzywności. Tak jak tych fantastycznych konwentów wcale nie ma aż tak dużo, a z taką pompą nie ma żadnego, to daleko nie szukając taki spotek, to jeśli chodzi o planszówkową rangę, jest wyżej niż tylko. I tak, tam wchodzisz chwilę po otwarciu na Games Room, a tam już nie ma miejsca. Bo każdy szybko bierze co musi i biegnie na Games Room. Więc jakby tutaj było to z bólem serca, ale przemyślane i na chwilę obecną z mojego punktu widzenia tak. To była właściwa decyzja. Będziemy znów rozważać wszystkie za i przeciw, jak dostaniemy ofertę za rok. Dobrze. Powiedz mi, co robiłeś w Barcelonie, bo tam jakieś ludzie z Krawki widzieli, że z Multim gdzieś wyjechałeś dalej. Co się działo? O co chodziło w ogóle? Nie, Barcelona to jest siedziba jednej z części, bo to jest wieloświatowa firma, ale powiedzmy to główna siedziba Devira, czyli naszego partnera do pięknie wyglądających gier Euro. I tam mieliśmy zaproszenie, żeby przyjrzeć się mu, zagrać w nowe tytuły, podyskutować o współpracy. No, tak po prostu dla partnerów
I no i dokładnie to, co tam się działo. Dodatkowo w pięknym mieście, więc była krótka możliwość pozwiedzania, więc super, super. Muszę powiedzieć, że wrażenia są nieprzeciętne i na pewno coś nowego z Devila u nas też się jeszcze pojawi. No w przyszłym roku, bo w tym nie zmieścimy, poza już zapowiedzianym i potwierdzonym, tam niedługo powinien ruszać do Polski, więc niezmiennie, może nie za samym SN, ale gdzieś tam po SN i do dróg Białego Zamku wjedzie i dodatek Macza też wjedzie, więc ja już się nie mogę doczekać. Będzie jeszcze... Jakby są, to też jest fajna sprawa z dodatkami. To ostatnio wziąłem fanmarket, materiał ludzi, dużo mówiąc, jak bardzo dodatki są potrzebne, niepotrzebne, wielka dyskusja. Mam faktycznie dodatki, które z gry już skomplikowane, dodaliby więcej, a czasami nie ma siły tego wszystkiego wyłożyć, czasami robi to problem, żeby ludziom wytłumaczyć. Teraz tu mam poczucie, że to będzie świetnie przyjęty dodatek, bo mamy ultra grę, taką maksymalnie prostą, 12 akcji i tyle. I tutaj dostaniesz po prostu oczywiście troszkę więcej opcji, ale jedną to jakby rundę dłużej, jedną akcję więcej. I to nie wydłuży jakoś czasu gry znacznie, a sprawi, że więcej będzie więcej fajnych rzeczy i być może ta jedna właśnie, słyszę, jeden zestaw akcji więcej będzie idealnie, więc ja się nie mogę doczekać, nie mam jeszcze okazji zagrać. Tak, też jest. Sam wiedzie, to z tego będę się cieszył, więc ten tytuł mogę już potwierdzić. A było parę takich, które są jeszcze w ogóle niezapowiedziane przez nich. Mhm. A więc no i tam mają bardzo sprytnie pomyślany ten cały katalog. Widzę uśmiech na twojej twarzy. Jest dobrze. To jest ich sukces, który mielu bardziej zbiegł się Czerwoną Katedrą. Mhm. A nie jest dzień przypadku. I tam mają przemyślane portfolio. Tak naprawdę nie jesteśmy jednym z wydawców z Polski, który wydaje ich tytuły. Mają i lżejsze, i cięższe, i tytuły środka. I za każdym razem próbują tam jakoś różne zestawy gier przygotować. Więc mieliśmy z czego wybrać. Dobrze. A gdzieś jeszcze byłeś w tym kwartale? Jakiś Niemczech czy coś? Coś ciekawego się działo? To jest na świeżo tam. Tak, to była taka... Mogę tutaj się pochwalić, że jako jeden z pierwszych grałem w grę SETI. To CG, aczkolwiek nie, to nie znaczy wydanie Kresetii. A mianowicie zostaliśmy zaproszeni przez naszego, no w sumie nowego partnera, Heidenbar, który jest wydawcą gry Spicy, naszego nowego hitu, świetnie przyjętego i jakby jest to kawał tytułu. Jak już zacząłem dyskusję ludzi mówiących o tym, czy jak działa wersja na 8 osób, kiedy kupisz 2 egzemplarze. Tak, widziałem to. To mówi wiele. Jest moc. I wstydziłem, że kurczę, nie takie głupie to do końca. Chociaż z jednej strony na pewno jest chaos, z drugiej strony ta gra to jest pure chaos i tak, więc zabawa i tak przednia. Więc zostaliśmy zaproszeni i był to event współorganizowany przez CG właśnie, bo mają bardzo bliską współpracę biznesową na wielu rynkach w tej chwili. No i była okazja pograć w nowe tytuły i parę fajnych, ciekawych sam dzień było. Poznałem też właśnie SETI, więc dla fanów ciężkiego też coś fajnego. Ale to tam zostawię Rebelowi, żeby reklamował. Niemniej z mojego punktu widzenia jest to tytuł, który każdy fan też gdzieś powinien mieć na radarze. I oprócz tego spotkania, bo jakby ten świat zasób rozszukowych jest z jednej strony duży, a z drugiej strony nie jest tak duży, czyli będąc tam, mieliśmy też rozmowy z partnerami bieżącymi, którzy po prostu też mają te punkty styczności. My sprzedajemy nasze gry, właśnie jak Pendragon, o którym mówiłem właśnie przy tej okazji, i Silvio, ale nie tylko, więc taki bardzo niespotykany, bo to nie jest taka impreza, jak mówimy o targach oficjalnych, gdzie wszyscy są pod krawatem. W ogóle przeciwnie, to było organizowane teraz w klasztorze, gdzie oficjalne rozpoczęcie imprezy trwało 5 minut krótkiej przemowy, co tu się będzie działo. I tu jest to, wszystko fajnie zorganizowane. Taka luźna impreza. Pozdrawiam ekipę z Planszowańska, która też tam była, więc z jednej strony biznesowy jak najbardziej, a z drugiej strony też kawał fajnego po prostu spotkania i takiego social meeting po prostu z grajem w lekkie tytuły, no bo właśnie duża część z nich ma leciutka do zagrania i dobry zabaw.
Dobrze, co mamy dalej na naszej liście? Może wspomnijmy coś, co się dzieje z turniejami teraz w Polsce, na przykład Neuroshima. Więc w Neuroshima to już mówiliśmy troszeczkę na początku ostatniego kwartału, ale teraz to jakby tak full bloom, jakby to powiedzieć i faktycznie turnieje się jakaś masakra. Jakby to, że rekord to już pobijemy, to wiedzieliśmy już zaraz na początku, a rekord pobijemy chyba już w lipcu. No to jeszcze zostało tylko połowa roku. Liczba turniejów jest niesamowita. Tak jak mówię, będziemy się przyglądać, jak to zrobić, czy ta formuła, znaczy na pewno super. A czy będziemy to obrać jeszcze jakieś inne ramy w przyszłym roku, nie wiem. Natomiast tutaj jeszcze raz szapoba dla zarówno nowego prowadzącego Jakuba, jak i całą ekipę, która tam wokół tego się wytworzyła, tego pozytywnej energii środowiska, tych sztabów poszczególnych, tych, no, wszystko tam się dzieje do tak dobrego chyba okresu Neuroshima, jeśli chodzi o widoczność w mediach i na stołach i w turniejach, to chyba jeszcze nigdy nie miała, więc oby pociągnąć to w jakimś fajnym nowym kierunku. To jest z linii Neuroshimy, a gdzieś tam też to idzie wolniej, bo tam jest dużo jeszcze, było wątpliwości po stronie partnera. I tam terminy przekładane, ale gdzieś tam też mistrzostwa Mayweather też typowo, na razie ruszają, ale o tym za moment, bo tam czegoś się więcej powinno dziać w trzeci kwartał. Widać ogółem, że fani Neuroshima są bardzo zmobilizowani w tym roku. Ponieważ na przykład na nasze święcie planszy, wiem, dlaczego mówisz. Dlaczego? Nasze święto planszy mieliśmy top grę portalu wydaną w 2000, znaczy top grę wszechczasów, tak? Portalową. I co wygrało? Wygrała Neuroshima. Teraz zrobiliśmy sobie taki mundial na Euro portalowy i jaka gra wygrała mundial u nas? Jestem pewien, że gdybyśmy, oczywiście Neuroshima, jestem pewien, że gdybyśmy wypuścili teraz grę, jaka jest najlepsza twoja gra do grania z twoją partnerką, to wygra Neuroshima. Tak. Tak, mamy w tym momencie bardzo zmobilizowanych fanów Neuroshimy zawziętych, żeby pokazać, że Neuroshima jest najlepsza. Finał z drutem był, mistrzostw był taki zacięty jednak. No, nie wiem, jakie tam dokładnie były wyniki, ale widziałem, że tam w komentarzach było Root Neuroshima, Root Neuroshima i tak w kółko. Ale jednak, ale ja od razu mówiłem, że wygra Neuroshima. No jakby po właśnie wynikach nagrywszych czasów, gdzie tam Neuroshima mocno zdystansowała się do konkurencji, ale jednak tych tytułów było więcej, to było łatwiejsze dla przeprowadzenia i tej środowiska, tej zaangażowania i ich nawoływania się. Zróbmy swoje. No. Dają radę chłopaki i dziewczęta. Czy o jakichś turniejach jeszcze chcesz wspomnieć? Coś się działo w tym kwartale? Takiego ważnego? Chyba nie. Mam wrażenie, że... Że Neuroshima tak tutaj... Jeśli chodzi o turnieje, to Neuroshima, a Mindbug dopiero taki pierwiastek. Dobrze, to przejdźmy teraz do kolejnego segmentu, jakim są kampanie. Grzegorz, od którego tematu chcesz zacząć? Bo tutaj masz pełną wolność. Jakby pójdźmy sobie chronologicznie, powiedzmy, czyli zacznijmy od tego, co najdłużej należało nam odrobić, nie będę tego ukrywał i jakby z jednej strony strasznie przykro się, że te wszystkie tylko podśmiechujki, komentarze ludzi na temat tego, że to gra wychodzi i tak dalej, ale gdzieś jest wewnętrzne przekonanie, że no mają rację, w sensie zdecydowanie ja wiem, dlaczego to trwało tak długo i wnioski gdzieś tam już tak się były wyciągnięte, dlatego Thorgal jest dużo, dużo lepsze stanie pod tym względem. Nie wyszedł idealnie z premierą, ale nadal to jest gra, która w tej chwili trafia na kontenery za moment i płynie do nas. Tak czy owak, Robinson Crusoe w tej chwili dociera do wszystkich polskich backerów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas na kampanii, wytrwali z nami do końca. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, umierać w dobrym towarzystwie. Albo sami. Albo sami. Cóż, jest to nadal najlepsze wydanie tej gry, jakie do tej pory było. Mega jestem zadowolony z tego, jak fajnie prezentuje się Księga Przygód, która w tej wersji gamepadowej jest faktycznie ekskluzywnym itemem i nie też... Nie wiem, dokrywa, że to właśnie ona zajęła nam większość tutaj czasu.
a niestety budżet kampanii nie pozwolił nam na nagłą wysyłkę w dwóch falach, gdzie moglibyśmy zrobić dużo szybciej, ale nie jesteśmy firmą, która chce wyciągać kasę za, już za, opłacą za dodatkowy shipping. Trwało to długo, ale mamy to. W końcu możemy jako firma odetchnąć, no i po prostu jeśli ktoś jeszcze nie dostał, zaraz powinien dostać, to chwilę trwa, bo tych paczek jest dużo. Są różne wersje językowe, ale dzieje się. Dzieje się i jakby... Cieszy człowieka, jak chodzi sobie po tym Facebooku i widzi jednak te zdjęcia już Robinsonów na stołach. I mnie też rzeczywiście cieszy, że jednak faktycznie... No... Czekam na więcej opinii o grze, a nie o tym, że była przeciągnięta. Po prostu, że przeciągnięta była, tak jest, wszyscy to wiedzą. I tak było teraz po prostu. Mam nadzieję, że będziecie mogli gdzieś na ten etap przeskoczyć. Po prostu cieszyć się tym finalnym, przepięknym, ufigurkowionym projektem Edycji Okolocemskiej. Wspomniałeś o Thorgalu. Thorgal to... Tak, dobrze, chronologicznie idziemy pięknie. Tak, to jest Thorgal, który zaczął się dużo później, ale na szczęście będzie dostarczony niewiele później. Czyli tutaj będzie też wysyłka koleją, też nie chcemy tego przeciągać, więc dopłacamy, ale żeby mieć ten produkt, on powinien, tam wszystko w update'ach tak chwilę będzie, ale to jest na ukończeniu. Wiem, że statki ma być ładowane gdzieś tam za x tygodni, aż tak szczególnie znam, natomiast faktycznie jesteśmy tutaj już bardzo zaawansowani, w sensie, z naszej strony wszystko jest zamknięte, to jest kwestia tylko i wyłącznie fabryki. Czyli tutaj się po prostu dzieje. Wszystko jest poakceptowane i to jest kwestia, żeby to się przeczytało. Super. Więc trzeci... Przełączy się już czwartego kwartału, tak bym to może powiedzieć, tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że trzeci, ale jakby... Zrobisz ten... Wiele razy byłem już pewny czegoś i później okazywało się, że dopóki nie masz tego u siebie, to wszystko się może zdarzyć. Ale niemniej ten rok. Tak, to jest najważniejsze, ten rok. Tutaj chciałbym połączyć dwa tematy. Ponieważ kolejną kampanią jest God of War, który pojawi... No? Dead Keep. A Dead Keep był w zeszłym. My omawialiśmy to. Omawialiśmy Dead Keepa na pierwszym temacie. Racja, okej. Okay. Czyli Dead Keep, to tylko moje przypomnienia Dead Keep. Dlatego ty mówię, bo wiem, jaki chcesz powiedzieć temat, więc najpierw skończę najpierw temat, a ja powiem, dlaczego chciałem Dead Keepy, bo to jest dobre przypomnienie. Zacząłem mówić, że chcę połączyć dwa tematy, czyli kampanię Simon, czyli właśnie Dead Keepa i na przykład God of War, który pojawił się z polskimi flagami, i pytaniem, czy teraz będziemy wszystkie, na przykład, albo większość kampanii wydawać Simona po polsku. Więc właśnie Dead Keep był takim pierwszym pierwniastkiem, tylko też nie była kampania. To był preorder, czyli troszkę inny format i tam jest wszystko po polsku. God of War był drugą i tutaj dla mnie to jest taka pierwsza próba ze strony Simon, jak to ma wyglądać. I nie mamy tutaj żadnej... To nie było tak, że Simon przyszedł do nas i mówił: Portal, czy jesteś zainteresowany współpracą na Kickstartera i robimy teraz ogólne ramy współpracy na wszystkie tytuły? Nie, tego nie było. Dla każdy z nich osobno były osobne negocjacje, osobne sprawdzanie ceny, co można zaoferować, jak bardzo oferta dla nas, dla nich jest ok. Więc tu bym zakładał, że coś, jeśli będzie coś takiego w przyszłości, to będzie na tej podobnej zasadzie. Czyli na chwilę obecną nie mogę powiedzieć wszystko, co będzie. My zawsze, znaczy zawsze, jeśli to wszystko ma sens i spina się nam finansowo, bo nie ukrywajmy, wchodzenie w Kickstarter to jest wchodzenie w dużo większej różnych SKU, czyli produktów, większy nakład tłumaczeniowy, więc gdzieś to trzeba wszystko zbilansować z punktu widzenia firmy, bo ja wiem, że z punktu widzenia was, fanów, to super będzie dostać wszystko po polsku, ale pytanie, ile tych kopii uda się sprzedać, więc jest to zawsze jakiś tam rachunek biznesowy, niemniej z tyłu głowy mamy, że chcemy. Jeśli tylko jest tam, jest ok, to wchodzimy, no i dlatego jesteśmy tutaj w tych dwóch, nazwijmy to, grach, kampaniach, ale na chwilę obecną czekam na więcej informacji. Gdzieś pewnie też w bliżej końca ich produkcji, oni też nam będą powinni sobie wszystko przeliczać. Z punktu widzenia Simu też to musi się
zgadzać, bo jakby nie patrzeć, oni też nam coś oferują, pewne upusty, nieupusty. Gdzieś tam na końcu to wszystko kończymy w Excelu. Czyli rozumiem, że w tym momencie każdy temat osobna jest na bieżąco rozwijany, tak? Tak, nie mogę teraz zagwarantować, że wszystko będzie, ale też nie mogę powiedzieć, że już nic więcej nie będzie, więc work in progress. Na pewno, z racji uwagi, że to są kampanie, czyli tutaj jest inaczej niż na portalu, gdzie ogłaszamy, to będzie ogłaszane przed kampanią, czy też w trakcie kampanii. Dobrze. I zostały nam jeszcze plany na kolejny kwartał. Tutaj, czyli na przykład, co jest zaplanowane w akcji dodruk? Czy możesz już coś zdradzić, czy coś wiadomo? Na kolejną akcję dodruk są dwa tytuły planowane. I żeby tak tylko tak szybko uchylić rękawicę, bo po pierwsze jeszcze nic z nich jest tak 100% dograny. Jeden z nich to jest wznowieniem, a drugi to jest nowy tytuł. Troszeczkę, więc może być akcja druk, a może być akcja do druk. Więc zobaczymy. Też daty jeszcze rozpoczęcia jeszcze nie mamy, natomiast trzymając kciuki za szansy, nadal widzę, że ta akcja żyje gdzieś tam w społeczności, tak. Więc czy się uda, czy się nie uda, jest różnie, ale ciągle wierzymy w sens jej kontynuowania przy projektach, które do tego się nadają. Kolejnym tematem jest świętowanie naszego 25-lecia Portal Games. Czy na trzeci kwartał jest coś fajnego zaplanowanego, coś wiadomo, więcej, coś? Na chwilę obecną to będzie oczywiście jeszcze oficjalnie zapraszane, ale wszystko wskazuje na to, że 5 września łączymy dużo fajnych rzeczy, czyli świętujemy 25-lecie. 5 września dla fanów my ruszymy, to też jest bardzo charakterystyczna data. Więc przy okazji wtedy, nie wiem czy tego samego dnia, będziemy myśleć nad premierą Desert Tribes. Będzie premiera zombiaków tego dnia na 100% dwójki, więc to jest takie fajne podsumowanie tego właśnie tej gry wznowionej z tej okazji. I pewnie wiele jeszcze innych atrakcji, o których tu będziemy jeszcze szerzej wspominać, więc już teraz 5 września, zaznaczcie sobie, to jest czwarte w kalendarzu, będzie się dużo działo wokół tego, dookoła tego, kiedy i jak, to jeszcze będziemy sobie tam wszystko dopracowywać, ale 5 września to jest to. Czyli można podsumować, że jakby kolejny etap świętowania 25-lecia naszej firmy jest we wrześniu, tak? Żeby... Tak, pewnie oczywiście ruszymy wcześniej z jakimś marketingiem, ale taka jakby data, punkt, tak, 5 września. Mhm. Super. Co my tutaj jeszcze mamy? Wspomniałeś o turniejach, czyli tutaj nawiązałbyś coś więcej o Mindbugu i mistrzostwach do niego. Więc dostaliśmy grafik turniejowy, który mówi o tym, że zaplanowany, więc jeszcze tutaj tak na chwilę obecną to wygląda. Mają być, we wrześniu ma się odbyć dwie rzeczy, czyli mistrzostwa jakby krajowe, które, czy też finał, który powinien wyłonić najlepszych graczy. Ci najlepsi gracze online, bo w tej chwili jest już dostępna aplikacja, jak ktoś wiedział, strony Mindbuga. To są jeszcze faza beta, więc tam ona jest w pełni grywalna, natomiast tam ciągle, jeśli chodzi na przykład o wersję tekstowej, to wszystko jeszcze nie jest dopracowane, bo myśmy dostali część tekstu tłumaczenia, więc po polsku da się zagrać, ale na pewno będą się pojawiać jakieś teksty albo dziwne, bo jeszcze nie do końca dobrze przetłumaczone, głównie interfejsu, bo nie mówię teraz oczywiście o kartach, lub też będzie też jakiś tekst być może jeszcze po angielsku, ale gra spokojnie się da na stronę, trzeba wejść tylko na stronę wydawcy, poszukać Mindbug Application App i będzie dobrze. Więc ma być turniej online taki światowy już organizowany przez wydawcę. My będziemy kontynuować wersję turniejów offline i właśnie w tej chwili sprawdzamy, jaka jest możliwość organizowania turnieju online dla fanów. Więc to wszystko na najbliższych dniach i we wrześniu będzie takie, tuż przed SM, takie podsumowanie tego całości i sprawdzenie, jak wygląda nowy sezon. Więc Mindbug, jeszcze raz dwuosobowa karcianka, unikat na rynku, 2 minuty tłumaczenia, 15 minut rozgrywki i nieskończona regrywalność. Super sprawa. Więc dla mnie jest to idealna karczanka na turniejowa. Zobaczymy do takich turniejów wyższych, czy nie takich a la Magic the Gathering, gdzie no, tamtą meta siedzisz, ty rozgryzasz, to jest, wchodzisz, grasz, dobrze się bawisz. Wspomniałeś o SN. To może teraz warto wspomnieć, gdzie nas można znaleźć w trzecim kwartale. Na jakich konwentach, gdzie się pojawimy? To jest dobre... Więc tak, po pierwsze nie znam wszystkich, na pewno jesteśmy na spotkaniu. To na pewno. Jeszcze nie wiem w jaki, ale na Łódziu Play jest, też nasza obecność jakaś będzie, chociaż to jeszcze nie mam dokładnych danych jak, ale w Łodzi. Na pewno będziemy się pojawiać, Wawa gra, planujemy się pojawić na Allegramy, choćby już to pewnie wchodzimy ze czwarty kwartał, to są takie konwenty, gdzie nazwaliśmy w zeszłym roku, będziemy,
parę innych będziemy jeszcze sprawdzać, jak jeszcze chyba oficjalnie targi komiksów jeszcze nie są oficjalnie potwierdzone, więc na pewno wiadomości będą na bieżąco potwierdzane, tam są kwestie negocjacji, sprawdzania cen, sprawdzania wszystkiego, jak zawsze business is business after all. Tak czy owak będziemy, natomiast Essen jest tym największym konwentem, gdzie oczywiście będziemy. Już jak ktoś by chciał wiedzieć, jesteśmy tak samo jak rok temu w hali trzeciej, w tym samym miejscu, obok Mind Clasha, co mnie osobiście bardzo cieszy. Natomiast tu mówimy o tym, bo tam mamy szereg, czy uzbiera troszkę więcej premier, bo będzie w tych ojcach, będzie It Horga, i będzie Resurgence, i będzie dodatek, nie wiem, że dokładnie w tym terminie, dodatek, a gdzieś podobny okresie, będzie dodatek do Podziemnego Imperium. To wręcz się będzie działo, będą zapowiedzi, będzie większa pompa, więc wyczekujcie. Dla nas oczywiście, dla firmy zawsze duże wydarzenie, ale myślę, że także dla fanów w Polsce będzie też spore, bo tych troszkę tych premier w Polsce też się pojawia. Super. I ostatni jeszcze taki tutaj wątek miłochodem, bo troszeczkę zachodzę 5 września, ale na fanów wyruszymy do wiadomość, że jest planowany duży event otwierający dla nowej armii. Tu też jeszcze wszystkie szczegóły podamy, ale no zobaczymy, jak duży rozmach uda nam się osiągnąć. Jak się. Tak jest. Ale myślę, że myślą już połączenie do tego teraz. Pewnie tak. Kontynuacja tego, co tam jakby wy powiedzieliście A my teraz chcemy powiedzieć B, że tak, tak? Dokładnie. Dobrze. Udało nam się podsumować cały drugi kwartał. Troszkę tych tematów było. Mam nadzieję, że trzeci kwartał będzie chyba troszkę spokojniejszy. Troszeczkę pociesza mnie, że trzeci kwartał będzie trochę troszkę spokojniejszy. Natomiast podsumowanie czwartego kwartału to brzmi przerażająco, bo właśnie dzisiaj sobie liczyłem, ile tytułów nam powinno wyjść w okresie od września do grudnia. I to jest dłuższa niż cały kwartał. Ja się zastanawiałem, czy zrobić podsumowanie roku, ale jak nam takie podsumowanie kwartału trochę schodzi, to chyba byśmy musieli dwie dniówki na to poświęcić, więc myślę, że chyba zostajemy jednak przy podsumowaniu czwartego kwartału. Możemy spróbować zrobić je po prostu w innej formule. To nie jest pomysł. Znaczy, na pewno w tej formule to nie przejdzie, ale czy w rodzaju topki, czy no jakby, na pewno jest to fajny pomysł i zobaczymy, co się uda z tego wykminić. Natomiast oczywiście nie w tej formule, bo no ja może umrę, ale wy na pewno. Dobrze, więc tak jak wspomnieliśmy, trzeci kwartał będzie pewnie troszkę spokojniejszy. Czwarty kwartał będzie boom. I dziękujemy na chwilę obecną, tak? Było bardzo miło gościć na waszych ekranach. Do zobaczenia po trzecim kwartale. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Dobra Sylwia, to teraz powiedz, że dziękujesz za obejrzenie materiału i zachęcasz do subskrypcji. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału i oczywiście zachęcamy Was do zasubskrybowania. I pokaż teraz tutaj, w tym miejscu, żeby widzieli. Jeszcze? Tak. Okej. I możesz też zachęcić ludzi do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Koniecznie zobaczcie pozostałe filmy na naszym kanale. I teraz pokaż z drugiej strony, że tam się pojawi okienko. Super. Dzięki wielkie.